Kłaniam się nisko. Tak, proszę waszmości, można co najwyżej ukłonić się kurwie pod latarną. No to przecież odpowiedniej osobie się ukłoniłem. Oczywiście cesarzowi Nilfgaardu się kłaniałem, bo w końcu rozmawiamy dzisiaj o Wiedźminie 3. Zgodnie z rozporządzeniem 76 /CW/X, starszy szeregowy Wacław ma w dupie Wiedźmina 1 i 2, bo trójkę uważa za najlepszą. Szeregowy Kleine, to tajemnica wojskowa. Co ma w sobie Wiedźmin 3, a nie ma tego 1 i 2? Rozkminijmy to! Sama warstwa fabularna Wiedźmina 3 przekręca o 180 stopni moje kakałko. Nie dlatego, że jest taka dobra, ale dlatego, że jest taka spójna z książkami. Wiedźmin 1 i 2 są w 100% oryginalnymi historiami Redów. Te gry próbowały na swój sposób pociągnąć fabułę z książek, tworząc nowe wątki, takie jak na przykład utrata pamięci Geralta. Pamiętasz? Yennefer. Chłopie, pamiętasz? Yennefer. Nie, kurwa, nie pamiętam. Lub porwanie Yennefer z Wyspy Jabłoni. Ciri odeszła na dobre. Zanim opuściła ten świat, dała nam Wyspę Jabłoni. Naszą wyspę. Kocham cię, Yen. A ja ciebie. Chodźmy do bordelu. Geralt! Tam gdzie idę. Geralt! Several months later. Świecie, wróciłem! Porwali Yennefer, kurwa. Oczywiście z tego wszystkiego pewna osoba nie była zadowolona. Wiedźmin 3 również jest w 100% oryginalną historią Redów, ale trójka najbardziej kontynuuje wątki z sagi. Ręczę swoim nazwiskiem. W książkach pozostał jeden ważny wątek, który nie został rozwiązany przez Sapka. Eredin. Ciri była w świecie elfów NL. Miała za zadanie zmieścić w sobie takiego kutasa, aby spłodzić dziecko, ale król został otruty i to się nie udało. Po tym wszystkim Cirilla ucieka sobie z Tirnarlia. Ściga ją Eredin i on ją ściga. Aż nagle Ciri spierdala w Bieszczady. On jej nie może dopaść i chuj. Wszyscy o nim zapomnieli. Ja to czytając zastanawiałem się. Co się stanęło? Co z tym Eredinem? Ciri mu nagle uciekła i on już jej nie wytropi? Nie włączy wraz z Imeritem swojego zajebistego GPS-a, aby ją dogonić? Kurwa, uciekła. Spokojnie. W te święta każdy odnajdzie drogę. Nokia 6650 z nawigacją za złotówkę. Dobrze, Nokio. A teraz powiesz mi wszystko, co wiesz. Gdzie jest dziewczyna? Za 1000 metrów. Ciri. Kurwa, to takie dzieci nieproste. Nie włączy GPS-a, bo wątek jest urwany jak Geralt na popijawie najebany. Nie tylko Sapek to olał, Wiedźmin 1 i 2 też to olewa. Na szczęście Wiedźmin 3 to naprawia. Ciri powraca, ściga ją Eredin, Jaskółka mówi mu cały czas. Spierdalaj, nie rozumiesz? Za dużo sylab? Król Gonu niestety nie rozumie, bo na lekcjach polskiego był tak samo dobry, jak podczas swojej finałowej walki. Oddawać moją Ciri, bo zajebie. Nie masz szans. Król Gonu. Chujnie, Król Gonu. Na szczęście Geralt pokazuje mu. Gdzie raki zimują? A Ciri ma nareszcie spokój i może zostać wiedźminką, cesarzową, albo umrzeć. Do tego powraca sporo ważnych postaci z książek, takich jak miłość Geralta, z którą niejednokrotnie w sadze, jak i opowiadaniach doznawał najlepszych chwil w życiu. O, ale kopię po wątrobie. No co, przecież chodziło mi o... gorzałkę. A co ty myślałeś, że o Yennefer? No dobra, też masz rację. Powraca Dijkstra, któremu przydałby się. Dublet w pionowe pasy. Jeżomordy Emhyr. Zapomniałem, jaki jesteś bezczelny. No dobra, jednak bez mordy jeża. I tak dalej. Dziki Gon jest dla mnie lepszym zamknięciem sagi Geralta niż samo zakończenie Pani Jeziora. Jest to świetne ukonorowanie historii z książek i dlatego Sapek za niedługo wypuści książki z Wiedźmina 3, aby w końcu uzupełnić historię z oryginalnej sagi. A to tylko główna historia, zakończenie głównej sagi, a sporo osób uważa, w tym ja, że saga nie jest najlepsza, najlepsze są wiedźmińskie opowiadania. Redzi o tym doskonale wiedzieli, dlatego przygotowali do Wiedźmina 3 dwa najlepsze dodatki w historii gier komputerowych, które klimatem przypominają opowiadania Sapkowskiego. Albo to opowiadania Sapkowskiego przypominają te dodatki. Serca z Kamienia to jedna z najciekawszych historii, jaką można odkryć w grach. Zaczyna się sztampowo, w kanałach jest potwór potężny jak Karmazynowy pierdoła. Geralt wyrusza zmierzyć się z nim w majtach i z gitarą na plecach, aby pokazać mu, kto tu jest alfą w tym stadzie. Przynajmniej ja tak grałem. Po walce Gerwant pada na kolana i okazuje się, że ropucha, którą zabił, była ofirskim księciem. Możesz, kurwa, ja pierd... Biały Wilk ma zostać stracony za zbrodnię, którą dokonał. Wyrok! Śmierć przez powieszenie. Za jaja. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Jednak całe szczęście ratuje go tajemniczy pan Lusterko, który ma nadprzyrodzone moce. Teraz Geralt musi mu odwdzięczyć się za pomoc, robiąc całkiem normalne rzeczy, takie jak przyjąć do swojego ciała ducha, który musi się wybawić za wszeczasy. Za chwilę pan Wiedźmin spuści wam ciężki wpierdol. Gdzie tu jest jakaś sztacheta? A, pokaż co potrafisz. Noż, kurwa, nie musisz mnie namawiać. Napaść na bank wraz z ekipą i uważać przy tym, by strażnicy ich nie złapali, a konkretnie taki jeden Janusz. Udać się do stałej posiadłości, w której jest klimat horroru, a po wszystkim trzeba jeszcze odkryć tożsamość tajemniczego pana Lusterko. Plus jak ci się uda, to zagrasz z nim w Gwinta? Albo coś podobnego. W drugim dodatku Krew i Wino zobaczysz, jakie piękne jest tu są. Na tej porze roku. Poznasz bliżej jaśnie pierdolniętą, to znaczy księżną, jak i spotkasz się po latach ze swoim przyjacielem Regisem.
Lisem, czyli najlepszym wampirem po tej stronie burdelu za rogiem. A to wszystko przy okazji, bo główną warstwą fabularną jest ściganie wampira wyższego, jednego z najniebezpieczniejszych potworów w świecie, Wiedźmina. Brzmi sztampowo, jednak jak to w Wiedźminie szybko okazuje się, iż historia jest ciekawa jak młode cycuszki. Przechodząc obydwa dodatki do Wiedźmina 3, poczujesz się jakby sam pan Andrzej je napisał. A w Wiedźminie 1 i 2 takich dodatków nie ujrzysz. Do jedynki masz dodatki takie jak efekt uboczny. Geralt, pomóż! Potrzebuję 2000. 2000? Czyś ty oszalał, Jaskier? Geralt, pomóż! Płać, Jaskier, albo wyrywiamy ci takiego kurwa chuja! Kurwa. Nie mogłem sobie znaleźć lepszych znajomych. Albo podstępy. Geralt wyruszył do Lan Exeter, jednak na jego drodze pojawił się zniszczony most. Kurwa. Na szczęście podkarczmowy Menel, pan Wiesław, postanowił pomóc Geraltowi. Daj 3000 orenów i ci naprawię most. Po wszystkim pan Wiesław podpierdala dwie deski z domu sąsiadki i most naprawiony. Kurwa. A to tylko kilka dodatków do pierwszego Wiedźmaka. Do drugiego jest jeszcze lepiej. Bo tam kurwa nie ma dodatków. Tak jak twoich pieniędzy z komunii. Trzeci Wiesław zrobił kapitalną robotę z dodatkami fabularnymi i to nie tylko z nimi, ale również z misjami pobocznymi i wiedźmińskimi zleceniami. W każdym zleceniu coś się dzieje. W pierwszym lepszym masz odnaleźć kuchlika złodziejaszka. Co jeszcze bardziej zaskakuje, owa istota jest znana tylko w bajkach, więc w jaki sposób kupiec, który zleca zadanie, widział tę istotę? Geralt bada poszlaki i okazuje się, że chochlikiem nie jest żaden chochlik, a Doppler, który pod koniec starcia przybiera postać Geralta. Po wszystkim masz wybór, co z nim zrobić, puścić go, czy jednak dokończyć wiedźmińską robotę. Zleceń jest znacznie więcej i każde jest unikatowe. Podobnie z zadaniami pobocznymi. Tymczasem zlecenia widzi mnie jeden. Potrzebuję pieniędzy. Rozmnożyły się te kundle ostatnio. I zlecenia Wiedźmie 2. Potrzebuję pieniędzy. Pióra harpii. Czemu akurat pióra? Nie wnikałem. Mam pióra. Doskonale. Nie no, akurat to zlecenie jest zarypiste. W Wiedźminie 3 do tego wszystkiego questy robi się mega przyjemnie, dzięki pięknemu światowi, w którym odwiedzisz Kermoren, Velen, Nowigrad. A każdy potwór, który stanie ci na drodze podczas zwiedzania wiedźmińskiego świata, dostanie sromotny wpierdol od ciebie, bo walka w Wiedźminie 3 jest najlepszym systemem walki, jaki rodzice stworzyli. Jest tak dobra, że po czasie dla wyzwania będziesz bił najtrudniejszych bossów pięściami na najwyższym poziomie trudności bez zbroi. Adrenalina i wrażenia gwarantowane. Dobra, a teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, co ma w sobie Wiedźmin 3, a nie ma tego jedynka i dwójka. Oczywiście imprezę w Kermoren, w żadnej innej wiedźmińskiej grze nie masz libacji alkoholowej wiedźminów, w której chlejesz spirytus pół na pół z białą mełą, ubierając się przy tym w sukienkę. A poza tym Wiedźmin 3 ma kapitalne dodatki fabularne, żywcem wyjęte z opowiadań Sapkowskiego. Epickie misje poboczne oraz zlecenia, które będą ci się śnić po nocach jak gra w pokera. Rozbieranego. A samą wisienką na torcie jest cudowne zakończenie niedokończonego wątku z książek Sapkowskiego. Wątpię, że jeszcze nie grałeś w Wiedźmina 3, ale jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, to ja nie wiem, co ty tutaj jeszcze robisz. Odpalaj kompa, konsolę i graj! Ciesz się tą niezapomnianą grą! Dziękuję ci pięknie za dotarcie do końca. Życzę ci miłego dnia i cóż, do następnego!